Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek widzowie na moim kanale i dzisiaj, słuchajcie, dzieje się. Muszę zajść dzisiaj do Steve'a i z nim porozmawiać tutaj na temat, prawda, na tematy, prawda, różne. Z tego powodu, że postanowiłem, że podejdę go troszkę go, tak wiecie, zagaję tak, żeby z nim, prawda, lekko porozmawiać na temat Herobrine'a. Ponieważ, uwaga, wydaliśmy tutaj książkę Dziennik Herobrine'a. Sytuacja wygląda następująco, popatrzmy tutaj tak. Dostaliśmy wiadomość od Pawła, oczywiście ja tutaj nie mam, bo ją niestety sobie usunąłem, ale dostaliśmy wiadomość od Pawła, że mamy przygotować podki, jakieś książki na enchanty, diaksy, netherite i inne takie rzeczy, żeby być gotowi na to, że jeżeli wróci Herobrine, a ponoć zapowiedział, że ma wrócić, no to żebyśmy byli w stanie, że tak powiem, mu stawić czoła. Tak się mówi, stawić czoła. Więc na to już jestem troszkę przygotowany. Tutaj widzę, że ktoś mi zostawił, ale to jest już stare tabliczki, dobra. To bierzemy i teraz tak, tutaj mamy troszkę, że tak powiem, książek na uzbrojenie i tak dalej, więc na to jesteśmy przygotowani tak naprawdę. Mamy trochę książek i mamy lazury, więc wystarczy tylko level mieć, żeby móc ulepszyć, żeby mieć coś więcej. Więc spokojnie, na to wszystko przyjdzie czas, ale ja dzisiaj chciałbym pójść do Steve'a i z nim koniecznie porozmawiać na temat, o, tu mam jeszcze 3 butelki. Porozmawiać z nim właśnie na temat tego Herobrine'a i tego, co on wie na jego temat. No bo wiecie, Steve to jest jednak rodzina Herobrine'a, to jest jego ojciec i z tego co wiem, tam jest, że tak powiem, takie połączenie, że tak powiem, jak to się nazywa, połączenie drzewa genealogicznego takie, że tatą od Steve'a również był Herobrine, co oznacza, że po prostu może Steve dużo wiedzieć na temat swojego rodowodu, no i może nam zdradzić jakieś fajne tajemnice i mam nadzieję, że dowiemy się czegoś ciekawego. No i co? I to jest w sumie główny plan. O, tu widzę, że Davison, prawda, ląduje, poleciał za na chatę. Dobrze, widzicie, no co się dzieje na tym palianowie, no po prostu wszyscy latają od prawej do lewej i jest elegancko, fajnie. Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, to koniecznie, tutaj mam, prawda, kubeczek z Panią Styla. Zapraszam was na Panią Styla, tam możecie sobie kupić, prawda, breloki, jest tam masa breloków, ale są też moje breloki, aczkolwiek moje są chwilowo niedostępne. Ale tak czy siak, w razie się zakrztusiłem. Tak czy siak, zapraszam was na Panią Styla. Wyczekujcie, ponieważ wiem, że wiele osób z was czeka. Ja ostatnio zrobiłem taki event na Instagramie, że każda osoba, która wrzuciła story i oznaczyła mnie tam z tym brelokiem, to wszystkie osoby wrzuciłem na story. Ja tak czasem wrzucam, czasem nie, bo tego czasem to jest, czasem ja tak czasem zapominam też, żeby to zrobić. Przepraszam, ale ogólnie się staram, więc jak macie breloka, możecie mnie oznaczyć i będzie fajnie. Ale możecie też poczekać, jak będą zaraz nowe breloki, w sensie no te same, ale breloki wrócą na sklep za niedługo. Spokojnie, ja z tego co wiem, zostały domówione, żeby było ich więcej. No bo sprzedały się jak świeże bułeczki, więc jak tylko się pojawią, śpieszcie się, bo jak to się mówi, śpieszmy się kochać te breloki, bo tak szybko odchodzą. Dobra, lecimy do tego Steve'a, muszę z nim porozmawiać tutaj na tematy ważne i mniej ważne. Przede wszystkim musimy, tak wiecie, troszkę go podejść na zasadzie, że my nie wiemy nic o powrocie Herobrine'a, o tym, że ma jakkolwiek wrócić i tak dalej, tylko wiecie, że tak, no jak tam u ciebie Steve, coś tam elegancko, takie wiecie, porządna rozmowa, widzę, że jest tam u siebie na chacie. Dobra, uwaga, wchodzę. Dzień dobry, Steve. Jan. Co tam jesz? Ziemniaka, zobacz. Masz pełną gębę, no przepraszam, że tak cię naszedłem w ten, prawda, jakże przecudowny dzień. Muszę pobić. Co ty ciągle ten miód tak doisz? Dobra. Słuchaj mnie. No? Musiałem się nazwać i czuję się świetnie. A, to dobrze, to dobrze, że się czujesz świetnie. Słuchaj, ja tak dzisiaj do ciebie przyszedłem porozmawiać, no bo, słuchaj, no, żyjemy tutaj już troszkę na tym palionowie wspólnie i tak dalej. No i ja mam takie ważne pytanie, no bo, wiesz, troszkę mnie ciekawi, że tak powiem, persona Herobrine'a. Okej. No dobra, no. No bo słuchaj, bo ja tak się zaciekawiłem w sumie tym waszym rodowodem, no bo mówiłeś, że twój tata też był, prawda, Herobrine'em, że teraz jest ten Herobrine, no i tak chciałem się dowiedzieć też, jak bardzo niebezpieczny był ten Herobrine, no bo już go nie ma, nie? Jakby jest w tym drugim świecie, nie? No więc. Czy już pamiętasz mojego tatę? No pamiętam, był na Palionowie tam kiedyś. Okej, i jak on był? No, nie fajny był. A dobra, o, zabił on kogoś z was? Wiesz co? Czy kogoś zabił? No czekaj, teraz nie mogę przypomnieć, czy kogoś zabił. Na pewno próbował. Okej, a kto go prawie zabił? Kto go prawie zabił? Nie, kogo prawie a kogo zabił? W sumie to wszystkich po trochu prawie, nie? Tak chciał wszystkich dorwać, okay, nie? Tylko okay. Nie, ale nie udało. Ale kto był najbliżej zabicia? Nie wiem. Nie pamiętam. Okej, no dobra. Jeżeli a ty wiesz? Opowiadał ci? Nie, ja go widziałem ostatni raz, jak miałem 3 lata może. Aha. I potem poszedł po mleko i nie wrócił. Ale. Okej. No dobra, a słuchaj, no bo mam takie pytanie, no bo. Bo tak mówisz o tym, że ten Herobrine teraz, ten mały, on jest niebezpieczny, no na pewno jest niebezpieczny, jak on jest mały. Słuchaj mnie. To jest gorsze niż wszystko, to jest. No powiem tak, jeżeli on wróci, a wniosek wróci, bo jest po prostu Herobrine'em, no to jest zapisane w genach, to jest drzewo genealogiczne. Czyli ty wiesz, że on wróci?
Tak, ja to wiem. Ale wiem, że wy mi nie wierzycie w to, że on wróci. No, nie ma tego portalu, nie? To jak on ma wrócić? Chyba, że powstał ten portal, że zdrgnijmy. Nie musi być portalu. Pamiętasz ostatniego Hero Braina? Pamiętasz, do czego on był zdolny? Co mógł robić? No dużo umiał, nie? To wyobraź sobie, że Hero Brain z Hero Braina z genu na gen jest coraz lepszy. Naprawdę? I może być jeszcze gorzej. Tak. A Steve ze Steve'a jest coraz gorszy, czy to idzie też do coraz lepszy? Nie, to akurat jest coraz lepszy, aczkolwiek. powiem tak, no... Pamiętasz, kiedyś byli ludzie z jednym okiem w czole. Teraz mamy ludzi z dwoma oczyma. Aha. Dlatego wyobraź sobie, co będzie z Hero Brainem, jeżeli on będzie miał trzy oczy. I to będzie koniec. Ej, a ja mam ważne pytanie jeszcze, bo widzisz, tam jest ten twój skin, ma dalej czerwone ten. Czemu to jest takie? Nie wiem, co to śmieszek to zrobił. Ostatnio nie byłem zbyt trzeźwy, żeby to zauważyć, ale myślę, że trzeba to zmienić, bo... Okej, dobra. Słuchaj, no a że tak spytam, czy jest jakiś sposób na to, żeby jakoś, nie wiem, ewentualnie, jak już by ten Hirobro miał zaatakować, się na niego przygotować? Powiem tak, sposób próbować zawsze można, nie? Pytanie, czy to coś pomoże, no ja bym na waszym miejscu próbował, no jeżeli wasze życia są takie, że tak powiem, dobre. A twoje nie jest? Nuby. No moje życie ostatnio opiera się na miotku i w sumie tyle, nie? No kurde, z palionką je doskiera mi życie tutaj w pełnej rodzinie. Tak. Nie nadaje się do rodzinnego życia. Nie nadaje się, ja powinienem być teraz gdzie indziej. Gdzie? A gdzie chciałbyś być? Ja teraz powinienem siedzieć przed komputerkiem, robić obliczenia kwantowe i po prostu myśleć nad jakimiś wielkimi planami. Takim jak był Świat Bank, który stworzyłem. No i patrz, jak działa, w sensie w sumie to już nie działa. Nie byłem w nim miesiąc. No, będzie trzeba jakoś zreaktywować, ale chyba będzie inny bankier wyznaczony niż ty, bo ty lubisz kraść te pieniądze. Nie, prawda. To jest piękna historia, to jest legenda tej wioski. Może trochę tak. Dobra, słuchaj, że tak zadam jeszcze pytanie jakieś tutaj, prawda, o tego Hero Braina. Jakby to powiedzieć, czy jest jakaś tajemnica związana z Hero Brainem, którą mógłbym poznać? Tajemnica związana z Hero Brainem. Powiem tak, no chyba takich większych to nie ma, ale... No jest to mój syn. No. To jest chyba najważniejsza informacja sekretna. Powiem ci, że tak naprawdę ja będę starał się od niego wyciągnąć jak najwięcej informacji, ponieważ jest to mój syn, aczkolwiek myślę, że będzie to bardzo trudne. A ty sam pewnie za wiele nie wiesz na jego temat, co? No ja sam nie wiem nawet. No rozumiem. Ja czasami zapominam jego imienia. Aż tak. No. Słuchaj, a ja mam takie pytanie, czy kupienie mu czegoś z Palion Style'a może złagodzić jego, prawda, oblicze? Myślę, że to nic nie da. Myślisz, że to nic nie da. A to może amiodek? Amiodek by zwalczył jego, naturę? Nie. Myślę, że to też nic nie da. To tak jakby dać wampirowi wodę. To nie ma sensu. No rozumiem. No to co tu ten wieśniak robi? Czy ktoś mi wypuścił wieśniaka? Ej, to zobacz, bardzo czas. Co? Ci pokażę. No. Idę. A, chodź tu ty. Są wieśniaki, ta? A ten co? Się tak wpazował. Zbył! Jest szansa, jedna na milion, żeby się zdało. Ale on tak stoi i nie wychodzi stamtąd? No, nie wychodzi. Okej, no dobra. No dobra, słuchaj, no... Czyli stamtąd uciekł ten villager. Że co mówisz? Zabili mi papugę. No słyszałem, to może jakoś ci ogarniemy nową papugę, co? Co będę ogarnąć, bo zostały mi dwa pierze po niej. Czekaj, chcesz pomóc ci ogarnąć papugę? Możemy to jeszcze zrobić. Patrz. Ale jak? No ja ci pokażę, ja znam miejsce, gdzie są papugi. Naprawdę? No, zróbmy to. Dawaj, zabieram trochę tych, dobra, dawaj, masz elitrę, lecisz za mną? Mam. Gdzie ty jesteś? A tu, dobra, dawaj, lecimy, bo ja wiem, gdzie jest dżungla. Dawaj, lecimy w tamtą stronę, tam mi się wydaje, że gdzieś powinno tutaj, że tak powiem, być to, czego szukamy. Czyli dżungla, a w dżungli mogą być ptaki, tylko niestety jest noc i obawiam się, że może niestety w nocy one mogą spać. Ale jest szansa, że nie. Więc musimy tutaj wylądować i tu jest szansa na jakąś, prawda, papugę. Może ci znajdziemy jakąś papugę elegancką. Czekaj, tylko tu trzeba wylądować w odpowiednim miejscu. Gdzie ty jesteś? Zgubiłem cię. Ja już za tobą. A, dobra, widzę cię.
Dobra, musimy tutaj, że tak powiem, wiesz co, nie wiem, czy nie lepiej będzie poczekać tutaj na dzień i po prostu w dzień się chyba prędzej pojawią jakieś papugi. Ale możemy trochę poszukać, ale poczekajmy może, no. Co? Masz papugę? Tu jest. Czekaj, dobra, idę, bo ja właśnie nie mogę żadnej znaleźć, ale dobra, gdzie jesteś? Tu? Tu jest. A tu, dobra, to dawaj, masz tutaj, oswój sobie ją, masz tutaj. O, mam rzeczy starszy te ilość tych, uwaga. Nie starczyło! Czekaj, trzeba zebrać więcej nasion, masz tutaj. Szybko zbieraj. Zbieraj na zanim, żeby ci nie odleciała. Potrzebuję dawaj, tu. Jej. Masz kolejne tu nasiono, dawaj, próbuj. O nie, najgorzej. Najgorzej, że ona nie chce ci pokazać. Może Steve, ona nie jest dla ciebie. Nie, ona musi być moja. Musi być twoja? No dobra, to patrz, tu masz jeszcze cztery, dawaj. O nie, odlatuje! O jest, udało się, masz ją, masz. Masz, tylko jak ją... Jak ją bierzesz na bark? Błagam. O, jest, siedzi ci, dobra. Dobra, słuchaj, Steve. Że co? Miodziobak 2. Dobra, słuchaj, wracajmy w takim razie do domu. Ja też lecę, bo ja mam jeszcze wiele rzeczy na głowie. Już tutaj spędziłem z tobą całą noc, a wiesz, dzisiaj kolejny dzień trzeba, że tak powiem, brać się do roboty. Dobra, Steve, trzym się, ja lecę szybko, bo ja mam dużo roboty. Widzimy się następnym razem, elu.